Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Bez krawata, ale z niepodkasowanymi rękawami? Czy co to znaczy, że PSL się bierze do roboty? Nie, mieliśmy konwencję samorządową, przedstawiliśmy program, zakasujemy rękawy i idziemy z tym programem do wszystkich wspólnot samorządowych, żeby go przedstawić. To jest ciężka praca. Ale program jest bardziej taki na wybory parlamentarne niż samorządowe. To jest projekt dla Rzeczpospolitej Samorządowej, bo się spierają niektórzy, czy to jest jeszcze trzecia Rzeczpospolita, czy czwarta, niektórzy proponują piątą. I która to jest Rzeczpospolita? To jest Rzeczpospolita Samorządowa. My chcemy Rzeczpospolitej Samorządowej, gdzie wspólnota lokalna ma jak najwięcej władzy, że państwo jest zdecentralizowane. To jest w ogóle fundamentalny spór o ustrój państwa, jaki toczymy z PiS-em, bo PiS uważa, że państwo powinno być zarządzane z Warszawy taką silną ręką, a my uważamy, że jak najwięcej władzy trzeba oddać mieszkańcom, naszym rodakom, im bliżej ich, czyli do gminy, a nawet do sołectwa czy do rady osiedla, tym lepiej. Ale wy proponujecie dla chłopów, między innymi dla rolników, między innymi drony. No, wie pan, jak pan pojedzie na wschód Polski, pojedzie pan na południe Polski, zobaczy pan rolniku, no tam jest w dużej mierze jeszcze XVII wiek. A pan panie redaktorze, niech pan nie opowiada o XVII wieku. O, pan lekarz z Krakowa, no może nie wiedzieć. Naprawdę ruch ludowy to jest instytucja, można powiedzieć, od pokoleń, która też modernizowała i zmieniała polską wieś. Pokazanie to, że chcemy, żeby wieś była coraz bardziej nowoczesna. Ona się gigantycznie zmieniła dzięki środkom europejskim. Jak pan wsiądzie do najnowszego ciągnika, to się pan poczuje lepiej niż w najlepszej wyścigówce. I to jest, to pokazuje, jak sprzęt komputerowy jest też bardzo precyzyjny już dzisiaj w technologii rolniczej. Ale tego potrzebują rolnicy, nowoczesności, takiej modernizacji. Może PiS do nich przemawia lepiej ze swoim programem, ze swoim. Nie, ale to jest, pan wyciągnął jeden element, bardzo ważny, bo pokazujący, że my jesteśmy w oparciu o tradycję, o ekologiczną żywność, bo w tym samym programie są targi w każdym mieście powiatowym bezpłatne dla rolnika, żeby sprzedawał swoją żywność dla pana. Kooperatywy spożywcze. To, co się dzieje, jak dzisiaj młodzi ludzie w miastach szczególnie chcą mieć żywność bezpośrednio od producenta. Tak, więc taki targ to jest postawienie na tradycję, na to, co jest gospodarstwem rodzinnym, ekologiczną żywnością. A z drugiej strony pokazujemy, patrzcie się, jeszcze nie tak dawno wszystko się robiło ręcznie na wsi. Dzisiaj w hodowli krów, w różnych innych produkcjach odpowiadają komputery, maszyny. To wszystko się dzieje automatycznie. Rolnik musi być dzisiaj też ekspertem od takich rzeczy. I pokazujemy kolejny krok. To nie, że sam sobie rolnik kupi drona, tylko że spółdzielnie, to jest też odtworzenie spółdzielczości, odtworzenie kół rolniczych na wsi, które będą z których będzie można taki sprzęt wypożyczać. W tym samym programie mówimy o dostępności do ziemi dla młodych rolników. O tym, żeby... Przecież dostępność do ziemi jest znacznie utrudniona. Jest strasznie utrudniona i my mamy zupełnie inną wizję tego, żeby młodym rolnikom przekazywać jakbym chciał teraz zostać rolnikiem, no nie ma szans. Chłopem pańszczyźnianym, to nie ma jakim szans. Nie, no proszę tych sformułowań nie używać. Chociaż... Może, a coś jest w tym prawdy, że dzisiaj PiS próbuje przywiązać chłopa do ziemi na nowo i zablokować mu możliwość rozwoju, bo mówi, okej, dzierżawa jest możesz jeszcze dzierżawić, ale własności to już nie możesz posiadać. To jest bez sensu przecież. A nie jest tak, że dla mieszkańców wsi PiS jest dzisiaj o wiele bardziej atrakcyjny? Przed wyborami PiS ogłasza łatwe i przyjemne życie dla wszystkich, szczególnie na wsi mówił wszystkiego najlepszego. I może łatwiej było wtedy słuchać takich pochlebstw. My, jak w rodzinie, możemy się poróżnić, ale będziemy naszym wyborcom mówić po prostu prawdę. I ta prawda dochodzi na wieś. Co dochodzi? Informacja o tym, że ASF, były 3 ogniska, jak my oddawaliśmy władzę, teraz jest 107 ognisk. Wiek emerytalny dla rolników, jak my rządziliśmy, był 55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn. Dziś jest 60-65 od 1 stycznia tego roku. Ta prawda na wieś dochodzi. To jest, oczywiście będzie wielka walka o głosy wyborców mniejszych miejscowości, bo przecież ruch ludowy to nie jest tylko wieś i rolnictwo, to jest mała miejscowość i szkoła, to są wszyscy ci, którzy są samorządowcami w różnych, nawet dużych miastach, no jeżeli mamy prezydentów miast, to widać, że to jest ruch społeczny. A nie jest tak, że to właśnie PiS dosypuje więcej pieniędzy rolnikom?
Ale którym? Bo ja nie zauważyłem, żeby dopłaty zostały podwojone, co zostało obiecane, a były opóźnione jak na razie. Nie widzę żadnych funduszy na modernizację rolnictwa, bo na tysiące wniosków większość jest po prostu odrzucana. Nie ma rekompensat dla tych, którzy w wyniku ptasiej grypy czy w wyniku ASF-u ponieśli szkody. Czasem to jest jałmużna dawana. Nie, dla gospodarzy nie ma żadnego programu. PSL jest dzisiaj partią taką chłopską, ludową, przeznaczoną tylko dla elektoratu wiejskiego? Nie, jak to wygląda? Nie, nigdy też taką jak nie... Jak wy się profilujecie? Nigdy też taką nie była. Oczywiście wywodzimy się z tej kultury agraryzmu i to była podstawa. Choć Karol Lewakowski, pierwszy prezes PSL-u, jeszcze pod koniec 19 roku, nie był rolnikiem. Później było wielu w Młodej Polsce, na przykład Włodzimierz Tettmajer, wybitny artysta młodopolski. Trochę jak pan, też nie rolnik. No i to było, tak było wielokrotnie w historii polskiego stronnictwa ludowego. A pan nie czuje się trochę osobą niewiarygodną, stojąc na czele ruchu chłopskiego? No pan nie jest rolnikiem. A widział pan konwencję? Pan nie jest rolnikiem, ale nie mieszka pan na wsi, nie ma pan mordów. Pan nas stara się wepchnąć tylko w jeden fragment. Czy, żeby bronić dobrze interesów pewnej grupy, w tym wypadku mieszkańców polskiej wsi. Ręce niezmęczone pracą. Czy żeby bronić interesu tej grupy i trzeba mieć dla nich po pierwsze szacunek i zrozumienie i uszanowanie dla ich ścieżki pracy. Ale trzeba znać życie tej grupy, być tam, wywodzić się z niej. I wie pan, ile razy badałem i leczyłem mieszkańców i udzielałem im pomocy. Wie pan, ile się można w tym czasie dowiedzieć. Ale nie damy się zamknąć tylko do wąskiego fragmentu, bo ten stereotyp po prostu powoduje, że trudno nam jest się czasem otworzyć. A to jest po prostu możliwe. I dla mnie, moim celem, też w tej filozofii zmian, bo jak następowała zmiany prezesów w Polskim Stronnictwie Ludowym? Na początku lat 90. był pan Roman Bartoszcze, no to był chłop, rolnik, można powiedzieć. Później był już inżynier, czyli Waldemar Pawlak. Później który był, również stawiono nowoczesne. Później był sędzia Janusz Wojciechowski. Później był nauczyciel akademicki Janusz Piechociński. Więc widzi pan tą ewolucję, która następuje. Tradycyjnie nowocześni. Żeby reprezentować czyjś interes i łączyć różne środowiska, naprawdę to może być szerokie porozumienie. A na kogo głosowała ostatnio polska wieś? Na PiS. I na Jarosława Kaczyńskiego mieszkającego w Warszawie. Na kogo zagłosowała w większości polska wieś? Na Andrzeja Dudę, doktora nauk prawnych z Krakowa. Czyli oni nie reprezentują interesów polskiej wsi. Moim zdaniem oszukali w tym względzie. To tu się zgodzę z panem redaktorem, że trzeba lepiej czuć tą wieś i myślę, że ją lepiej czuję, bo zresztą ta tradycja, historia, za nami jest zdjęcie z zaduszek witosowskich, nieudawanych, tylko prawdziwych. Ja tam jestem od dziecka. Andrzej Duda też tam był ostatnio w Waszkowicach. To Prawo i Sprawiedliwość mówi, Jarosław Kaczyński, że oni tak naprawdę reprezentują polską wieś. Bardzo się cieszę, bo z panem prezydentem też pod pomnikiem Witosa składamy wieńce. Rozumiem, że go przekonaliśmy, bo on tam, ja tam jeździłem jako dziecko, nie pamiętam, żeby wtedy pan prezydent, jeszcze nie będąc prezydentem, oczywiście to jest jego decyzja, ale kłamstwem. To nie jest fake news czy jakieś inne te miękkie określenia. Jest to, że w jakikolwiek sposób PiS ceni Witosa, bo gdyby go cenił, to 2 lata temu, kiedy złożyliśmy ustawę zmazującą haniebny wyrok Sądu Brzeskiego, po prostu by ją poparli, a do dzisiaj nie wpuścili ją pod obrady. To pokazuje. Przecież oni mają umiłowanie do sanacji. Do Piłsudskiego, a nie do Witosa, no ludzie. A jak panu się podobało wystąpienie pana prezydenta właśnie w Wierzchowicach i nawiązanie do tej polskiej, do polskiego donoszenia niby na zagranicę? Nie, no to Pan prezydent poniekąd wykorzystał politycznie Witosa. Nie przypiął, nie przyłaftał, można powiedzieć, bo Witos został sponiewierany przez sanację w Polsce. Został skazany w haniebnym procesie brzeskim. Musiał udać się na emigrację, bo groziło mu więzienie. Za co? Za to, że obronił Polskę w roku 20. Za to, że stanął przeciwko zamachowi, puczowi wojskowemu, który się dokonał w roku 26.
co był niewygodny, zawsze był prześladowany. Po roku 26 Witos i wielu ludowców byli prześladowani i nie wyjechał za granicę, żeby się chronić, a połączenie tego z jakimś donoszeniem, niedonoszeniem, znaczy jest kompletnie nieprzyzwoite. Nie. Pan prezydent pokazał, że nie zna do końca historii? Nie, myślę, że ją zna, bo też o tym... Instrumentalnie powiem szczerze, rozmawialiśmy o tym, ale instrumentalnie, politycznie wykorzystuje. Nie wymieniając nazwy Polskiego Stronnictwa Ludowego w swoich wystąpieniach, w tym wypadku w Wierzchosławicach, no wykorzystuje, a przynajmniej przedstawia tylko fragmentarycznie z własną interpretacją. Ile morgów ziemi ma Michał Kamiński? Ale czy klub Polskiego Stronnictwa Ludowego to nie jest obowiązkiem posiadanie hektarów? Jest taki utwór Sławomira z Rock Polo. To nowa część jak gdyby sceny muzycznej w Polsce. Sławomir Zapała. Nie mam hektara, więc, ale o hektar się będę bardzo starał. Warto. I Michał Kamiński jest właśnie takim przypadkiem. Nie, no, tutaj sobie możemy pożartować. Ale to, że się udało pokonać PiS w ostatnim tygodniu i ich misterny plan zablokować. Chcieli rozwalić nam klub na naszą konwencję, gdzie 2000 osób w sobotę zjechało do Kraśnika. Chcieli rozwalić nam klub w przeddzień wyborów samorządowych. Chcieli pokazać i ogłosić triumfalnie w mediach rządowych, że już PSL-u nie ma. A tak jak ogłaszała sanacja wielokrotnie, to są te same metody. Ale to może pan nie ma oferty dla swoich parlamentarzystów, dla swoich posłów i oni odchodzą. To nie jest pierwszy poseł, który odszedł do Prawa i Sprawiedliwości, do obozu Dobrej Zmiany. Może pan nie potrafi przyciągnąć. Każdy jest kowalem swojego losu. Jeżeli ktoś wybiera łatwe i proste życie, to jest... Ilu odejdzie jeszcze z PSL-u? To jest jego... Teraz będą przechodzić akurat, bo chcemy stworzyć federacyjny klub. Czyli będą kolejni przechodzić z ugrupowania Michała Kamińskiego? A Stefan Niesiołowski przejdzie do PSL? Rozmawiamy o... Nie, znaczy ani Michał Kamiński, ani Stefan Niesiołowski nie wstępują do klubu parlamentarnego. Mówiliście państwo o słabości opozycji. Wielu publicystów cały czas mówiło, no nic, ta opozycja nie potrafi wygrać żadnej batalii z PiS-em. No to teraz wygraliśmy batalię z PiS-em. Nie powiódł się plan, do którego został wyznaczony Jarosław Gowin, a na ile to żeby rozbić Michała Kamińskiego na ile jest... Zaczynał od NOP-u, przypomnę panu, był Pinocheta z Ryngrafem. I był przez wiele lat w PiS-ie i reprezentował świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego rzecz. Właściwie łatwiej powiedzieć, gdzie Michała Kamińskiego nie było w jakiej Ale partii, to, że wykazuje się solidarnością i braterstwem w trudnym momencie dla opozycji, to jest dobre czy złe? Czy nie powinni się tłumaczyć ci, co są politycznymi kłusownikami i zabierają i oferują jakieś złote góry? Pytanie, czy pan nie jest cynikiem politycznym i bierze Kamińskiego, który był w każdej partii, co mu pan za to da? Co dostanie Kamiński? Dostanie jedynkę w wyborach parlamentarnych? Ale my się nie łączymy, idą dwa ugrupowania, które tworzą federacyjny klub. A PiS może mieć trzy ugrupowania w jednym klubie, nawet nie zachowując ich podmiotowości, nie umieszczając ich nazwy, to jest w porządku. Co dostanie Michał Kamiński od PSL-u? Michał Kamiński wspólnie z PSL-em pogonił kłusowników. I za to się mu należy szacunek. I to pokazaliśmy, ale że pokolenie 34... Nie ma żadnej umowy między wami? Nie ma żadnego miejsca na listę? Panie redaktorze, ale Michał Kamiński startuje z listy. Siedzący po tej stronie sali sejmowej rozdają frukta władzy. Witos, i wracamy znów, bo ta historia się powtarza. Kto miał odwagę dać się zhańbić, niech teraz piętno z tej hańby bez szemrania na swym czole nosi. Pytanie, czy Michał Kamiński będzie kandydatem na posła z list PSL-u? Nie planujemy czegoś takiego. To są dwa ugrupowania. My idziemy pod własnym szyldem teraz do wyborów samorządowych. Michał Kamiński jest w Europejskich Demokratach. A to, że nie dajemy triumfować PiS-owi. Wie pan, pewnie jakie by były dzisiaj pytania. No, jesteście kołem, to już nie możecie zabierać pytań bieżących, nie ma was w konwencie seniorów. Czy kolejni posłowie przejdą do klubu parlamentarnego PSL? Mam nadzieję, że jeżeli będą... Ale nie pytam o pańskie nadzieje, pytam, czy jest dogadane. To jest kwestia czasu. To wczoraj bardzo precyzyjnie informowaliśmy na konferencji, że władze Unii Europejskich Demokratów zbierają się w najbliższym czasie i będą podejmować decyzję, czy robimy ten klub federacyjny. Wydaje się, że tak będzie. No, tak wynika z tych rozmów. Są jeszcze posłowie niezależni. Oni też, widząc może nowy projekt polityczny, szerszy, będą chcieli do takiego klubu należeć. Jak panu się podobają negocjacje ministra zdrowia, nowego ministra zdrowia z lekarzami, rezydentami?
jest krok do przodu? Jest. Wydaje się, że po pierwsze jest szacunek, o którym powiedzieli sami rezydenci po wyjściu ze spotkania, że to spotkanie przebiegało w zupełnie innej atmosferze. Minister Radziwiłł miał tą manierę grożenia palcem, stał na piedestale swojego wielkiego ministerstwa i z tego miejsca po prostu pouczał. Czy dobra zmiana? Dajemy szansę. Efekty poznamy dopiero w momencie, kiedy może dojdzie do porozumienia, będzie więcej nakładów na służbę zdrowia. I co najważniejsze dla pacjentów, skrócą się kolejki. Ja byłem w ubiegłym tygodniu w Kluczborku na specjalnej sesji Rady Powiatu. Pozdrawiamy Kluczbork. Pozdrawiamy Kluczbork, cały Śląsk Opolski. Tam na tej Radzie Powiatu dyskutowaliśmy o zamkniętym oddziale interny, który nie funkcjonuje od stycznia. Nie funkcjonuje taki oddział też w Oleśnie. Są problemy z oddziałem chirurgii w Opolu. W Giżycku też oddział został zamknięty. Tysiące pacjentów którzy są pozbawieni dostępu do podstawowej dziedziny, jaką jest w medycynie właśnie interna, choroby wewnętrzne. Mam nadzieję i życzę tego panu ministrowi, ale po owocach go poznamy, a nie po słowach. A czego pan życzy Ryszardowi Czarneckiemu? Powinien zostać odwołany z funkcji. Refleksji życzę. Ale widzi pan, że ta refleksja nie nadchodzi, tygodnie mijają. Uważa, że dobrze, że porównał Różę Thun do szmalcownika. No, to jest w głębokim błędzie i to jest jego problem. Mam nadzieję, że... Czy Ryszard Czarnecki powinien zostać odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego? Według pana? Powinien po pierwsze przeprosić. Jak przeprosi, to nie przepraszam, to nie siedział a może po rozmowie, wczoraj. A może po rozmowie no dobrze, ale jeżeli nie przeprosi, parlamentu, nie zamierza przeprosić, to powinien to zostać odwołany. To jest słabym reprezentantem. I powinien wtedy zostać odwołany, jeżeli nie przeprosi? Naprawdę myślę, że nie powinien być wiceprzewodniczący. Mhm. A dlaczego PSL nie wystawia swoich kandydatów do KRS-u? Bo nie braliśmy udziału, nie głosowaliśmy za tą ustawą. Zgłaszaliśmy swoje poprawki, one nie zostały przyjęte. Więc jeżeli w procesie tworzenia prawa nie uwzględnia się głosu opozycji, to niech później nikt nie proponuje, żeby brać udział w ciałach, które według nas są niezgodne ich powołanie z konstytucją. PiS wziął 100% władzy. Często się tym chełpi. Bo to nawet nie chwali, tylko chełpi i przypomina to na każdym kroku. To niech bierze 100% odpowiedzialności. My w tym do tego ręki nie przyłożymy. PiS powinien wziąć odpowiedzialność za to, co się teraz dzieje w państwie, za tych neofaszystów, których widzieliśmy w programie TVN24, za te rasistowskie hasła na Marszu Niepodległości? Powinien to jak najszybciej ukrócić, bo ma do tego instrumenty. I a ukraca przez ostatnie dwa lata? Nie. Nie mówię o tej ostatniej sprawie, bo ona tutaj była wczoraj. W tych sprawie jest więcej. W tych sprawie jest więcej, ale ta ostatnia była ogromnie bulwersująca, bo zestawianie słów mówiących o miłości do ojczyzny z gloryfikacją Hitlera jest po prostu hańbą, wstydem i bandytyzmem najwyższej miary. Miejscu i w narodzie, który tyle wycierpiał ze strony Hitlera. To mówienie, wiemy. Pytanie czy tego typu osoby mają przyzwolenie? Ja to muszę powiedzieć, bo tego się nie da normalnie słuchać. To jest pokłosie, że było zmrużone powieki były przy tych hasłach, które się pojawiały na Marszu Niepodległości. Dobrze teraz jest twarda reakcja, tylko oczekujemy czynów, delegalizacji. My też zaproponujemy zmiany w kodeksie karnym, żeby zaostrzyć kary dla tych, którzy nie tylko propagują faszyzm, nazizm, komunizm, stalinizm, ale gloryfikują postacie, które stały za zbrodniczymi, bandyckimi ideologiami śmierci. I za gloryfikację Hitlera i Stalina powinny być ciężkie kary. A Prawo i Sprawiedliwość pozwala przesuwać ten margines nietolerancji w Polsce? Mruga okiem do tych neofaszystów? Na pewno nie buduje wspólnoty narodowej i nie buduje braterstwa, o którym mówił tyle premier Morawiecki w swoim exposé. Chce mieć monopol i wydawało się PiS-owi, że będzie miała taką chyba kontrolę nad tym marginesem prawej strony. Tylko tej kontroli nie ma. Jeżeli nie będzie twardego nie, jeżeli nie będzie twardych decyzji, i tutaj twardego prawa, to nic z tego nie będzie. Pan chce powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwości te ekstremalne ugrupowania prawicowe były na rękę politycznie?
Czasem różne hasła, które obrażały innych, były im na rękę, ale te hasła zawsze wracają rykoszetem. A ma pan takie poczucie, że w Polsce nietolerancja rośnie właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości? No, znaczy, oczywiście, że znaczy, mam poczucie, jak inaczej byliśmy nastawieni dla tych, którzy mają inny kolor skóry, inaczej wyglądają jeszcze 2-3 lata temu, a inaczej jesteśmy dzisiaj. Widzę, że Kościół powziął ogromną refleksję, bo najpierw nie było reakcji, jak były takie pierwsze incydenty, jak była sprawa migracji, przyjmowania uchodźców, gdzie my mieliśmy inny pomysł, bo korytarze humanitarne, pomoc żywnościowa. Nie było takiego twardego głosu. Może niektórzy, tylko hierarchowie. Dzisiaj ten głos staje się bardziej powszechny, choć przez 2 lata wielu w kościele ludowym, tak to powiem, w wielu parafiach padały słowa niezgodne z nauczaniem Ojca Świętego Franciszka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwu gościem był pan Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL. Miłego dnia. Dziękuję.